Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Redemption Rompa. Witam was w poniekąd ostatnim odcinku serii, chociaż nie jest to jeszcze taki ostatecznie ostateczny odcinek, ponieważ czeka nas jeszcze epilog, ale tutaj zakończymy prawdopodobnie większość motywów. Epilog to raczej będzie takie następstwo tego, co się wydarzy w tym odcinku. No a na ekranach oczywiście nasza pani geniuszka, Angie Onaga. No i zobaczymy, do czego doprowadzą jej intrygi, czy udaje się rzeczywiście wbić tyle rozpaczy do głów uczestników, żeby nie zakończyli tego procesu pomyślnie, czy wręcz przeciwnie. Twoja organizacja też prawdopodobnie zniknęła, prawda? A jeżeli ich tutaj nie ma, to... Jeżeli oni tam są, to nie sądzisz, że tobą gardzą? Tak jak wszyscy inni, spowodowałeś wiele śmierci, zgadza się? Nawet ci ludzie, którzy ci ufali, którzy byli dla ciebie mili... Jak się im odpłaciłeś? Przez zdradzenie ich ideałów? Przez zdradzenie ideałów twoich tak zwanych przyjaciół? Ależ z ciebie, gentleman. Możesz kłamać do siebie, ile tylko chcesz, ale... Ty i ja oboje wiemy, że jesteś mordercą. Tak po prostu. Straszna nuda. Zadam ci dwie pytania... Pozwól, że cię zapytam o to, Kukichioma. Czy naprawdę myślisz, że zasługujesz na przetrwanie? Wystarczy, Angie, przestań. O, spójrzcie, kto się znowu odezwał. Dobra robota, Kaede. Nie pozwolę ci na to. Musisz zostać zatrzymana, obiecałam. Shuichi, twoi koledzy z klasy? Ci ludzie? Jak? Jak to według ciebie wyszło? Większość z nich jest zwłokami? To nie była moja wina. Nie kazałam nikomu... Ale nie mogłeś się też zatrzymać, prawda? Czy nie to powinien zrobić lider? Chronić swoich ludzi? Cóż, Kaede, zawiodłaś. Zawiodłaś wszystkich. Może nie odebrałeś życia Rantaro, ale... Czekajcie. Życie Rantaro, ale wciąż zaczęłaś tu zabójczą grę. Znaczy, z jednej strony rozumiem, o co chodzi, rozumiem jakby zamysł tego wszystkiego, rozumiem co ona ma na myśli, jak bardzo ona chce zajść za skórę Kaede i w jakiś sposób chce ją podkopać, ale no, to jest właśnie ten minus, bo Kaede jest na tyle słaba psychicznie na ten moment, że ona prawdopodobnie rzeczywiście da się i po prostu to na nią zadziała. Nie wiem w sumie, jak oceniać tą cechę KED, bo z jednej strony na pewno nie ocenię jej negatywnie. Według mnie fajnie, że ma taki jakiś wymiar, że jest taka, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać, delikatna, ale z drugiej że strony... No, sam nie wiem, jak to do końca odebrać. Boję się, że, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, boję się, że taktyka NG naprawdę, no, jest skuteczna. Zawiodłeś Shuichiego, zostawiając go samego w tej akademii. Zawiodłeś każdą osobę, która tam zginęła. Twoje szczęśliwe, takie wesołe nastawienie nie zatrzymało ani jednej osoby od poddania się rozpaczy. I och, Kaede! Ty zawiodłeś również mnie. Pozwoliłaś, żeby... Pozwoliłaś, żeby jedna z twoich osób została geniuszem gry. Żeby cierpiała w ciszy od wirusa tuż pod twoim nosem. Nawet ludzie wokół ciebie. Czy oni wyglądają, jakby mieli... jakąkolwiek nadzieję? Oczywiście, że tak. Racja ludziska? Rozejrzałam się, ale nikt nie spojrzał na mnie. Wszyscy patrzyli w ziemię. Albo przed siebie. Oni wszyscy wyglądali tak pusto. Zupełnie tak, jak ja się czułam. Czy ona ma rację? Czy ja naprawdę zawiodłam wszystkich? Wiesz, że tak się stało. Ja? O co ja właściwie walczę? Shuichiego nie ma. Moi koledzy z klasy zniknęli. Co jeżeli moja rodzina również? Po prostu poddaj się, Kaede. Tak będzie łatwiej. Po prostu... Kaede! Hej, słyszysz mnie? Dalej! Nie poddajesz się, prawda? To nie jest Kaede, którą znam. Ha? Kto? Otworzyłam oczy, rozglądając się za głosem. Hej, tu jesteś. Słyszysz mnie? Rantaro? Co ty? Chyba jej nie wierzysz, prawda? Ja... Ale... Ona przecież ma rację. A co z tobą? Czy to, co ona powiedziała, nie skrzywdziło również ciebie? Może. Ale wiem, że nie jest warto za to umierać. Ponieważ wciąż są ludzie, którzy
za których warto walczyć. Obiecałem to moim siostrom i nie złamię tej obietnicy. I nie pozwolę tobie złamać twojej. Nasza obietnica. Że wyjdziemy stąd razem. Ale ona ma rację, Rantaro. Nie byłam w stanie ocalić wszystkich, a... ocaliłaś mnie. Co? Powiedziałem ci to wcześniej, pamiętasz? Gdyby nie ty, myślę, że bym zrobił coś naprawdę głupiego po czwartym procesie. Pokazałaś mi, że nie muszę robić tego sam. Ja myślę, że to właśnie ocaliło moje życie. Ale inni... też cię potrzebowali. Tak jak potrzebują cię teraz. Ocaliłaś nas wszystkich w tych procesach. Nie mogliśmy rozwiązać ich bez twojej pomocy. Dałaś nam nadzieję, Kaede. Nawet kiedy rzeczy... były w tej najciemniejszej chwili, ty nie poddałaś się, nie odpuściłaś nas. Więc ja też nie poddam się co do ciebie. Ponieważ pomyśl o tym. Nieważne, co na nas czeka, co mamy dalej, co pozwala nam iść naprzód. Ja... I wtedy to do mnie dotarło. W końcu zdałem sobie sprawę, o czym Rantaro mówił. I naprawdę... ty go posłuchasz, ty... tak. Zrobię to. Rantaro, dziękuję. Teraz rozumiem. Wiem, co muszę zrobić. No, to jest moja dziewczyna. Dalej, Kaede. Dorwij ich. Pokiwałem głową do Rantaro, wiedząc dokładnie, o co walczę. Angie, mylisz się. Wciąż mam coś, nawet jeżeli masz rację do wszystkiego innego. O, proszę, Kaede. Jesteś sama. O co mogłabyś walczyć? Pokażę ci. Pokażę wszystkim tutaj, dlaczego nie możemy się poddać. Przestań walczyć, Kaede. Ale fajny całkiem arcik. Wiesz, że to nie ma sensu. Co mogło niby zostać? Zawiodłaś ich, prawda? To jest bez sensu, nie pomożesz nikomu. Zacząć to, Kaede. Mamy siebie, tak? To jest ta słynna potęga przyjaźni. Mam taki... będę starał się dużo rozbijać ten proces i w ogóle ten ostatni rozdział na żywo. Robić takie właśnie krótkie przerwy, żeby wam tylko zaznaczyć parę rzeczy. Już wam mówię dlaczego. No wydaje mi się, że wtedy pominiemy trochę takie ogólne podsumowanie, które... no myślę, że poniekąd nie będzie wtedy aż tak bardzo potrzebne. Co w ogóle w tej scenie się rzuca? No rzuca się to, że mam trochę wrażenie, jakby ten rozdział był pisany przez zupełnie inną osobę. W sensie... jest tutaj dużo innych, no przed ten proces, sposób w jaki działa Angie jest według mnie bardzo fajny, to jest jeden z fajniejszych zachowań geniuszy, nie takie uderzanie w taką sztampową nadzieję, tylko bardziej właśnie to takie celowanie, ale na przykład to, nie wiem czy to jest znowu kwestia tego, że Pato Rantaro psuje każdą scenę czy czego, ale na przykład ta scena wypadła bardzo tanio. I to nie chodzi o to, że on próbuje ją podczepić, to chodziło bardziej o to, że tak jakby ona wynikła znikąd i donikąd doprowadziła. Zarazem. On jej mówi, że ma za co walczyć, w ogóle wszyscy złamani, Rantaro też niby jest złamany, ale nagle sobie wyrzuca z siebie taką litanię motywującą, ona tą litanię bardzo szybko łyka, jakby w ogóle tak naprawdę sama nie była pewna, czy ma jakiś problem, no i cała scena wychodzi tak sobie. No i jak już człowiek chce coś pochwalić, to wychodzi coś takiego. I to jest właśnie cały problem tego projektu. I mi się wydaje naprawdę, chociaż to jest może zbyt płytko spojrzane i być może zbyt... stronnicze wobec tego, co sobie już w głowie ułożyłem, ale według mnie problemem tego fanganu od początku do końca jest właśnie ta dwójka, która jest teraz na ekranie. Tak, chodzi mi o Kaito oraz o mównicę procesową. Nie mogę znieść tej dwójki, nie jestem w stanie dłużej wytrzymać, że ta dwójka w ogóle istnieje. Mam to dość, to psuje wszystko. Kaede Rantaro. Tak już poważnie. Kaede Rantaro. Co już jest jakiś promyk tego, żeby to był po prostu fajny, spoko średniak? Średnio przeciętniak, no to pojawia się ta dwójka. I zaraz mamy niepotrzebną scenę, która zabiera nam dostęp do jakiejś innej sceny. I zaraz mamy właśnie taką scenę jak teraz, która psuje jakby coś, co zostało fajnie budowane. No niestety, to pokazuje, że czasami warto sobie odpuścić, nie dawać takich rzeczy jak taka relacja i po prostu trzymać się faktów. I byłoby lepiej. Moim zdaniem. To proste. Muszę rozejrzeć się wokół mnie. Wszyscy, proszę, posłuchajcie. Nieważne, co nas czeka na zewnątrz, wciąż mamy siebie. Dotarliśmy tak daleko, prawda? Wiem, że przeszliśmy dużo i straciliśmy wiele. To będzie zajmowało nam długi czas, żeby rany się zaleczyły. Ale myślę, że... jeżeli będziemy się wspierać,
te rany mogą zaleczyć się nieco szybciej. Chyba masz rację. Tak jak powiedziałaś mi wcześniej. Ta, nie wiem co sobie myślałem. Jesteśmy silniejsi niż to. Ja również, wierzę w ciebie i w twoje słowa, Kaede. Ja również. Nie mogę pozwolić, żeby ludzie... Nie mogę... I can't let the people I lost down. Nie mogę zawieść ludzi, których straciłem. Hihihi. Naprawdę myślisz, że wpadnę w tą małą przemowę, Angie? Musisz dać sobie coś więcej. Spojrzałem na Angie, która nagle złapała się za podium i pokręciła głową. To była ilość emocji, której nigdy wcześniej u niej nie widziałam. Ja nie... Nie jesteś detektywem. Co ty możesz wiedzieć? Nie muszę być, ponieważ czasami nie musisz być najmądrzejsza. Emocjonalne wsparcie innych może być tak samo potężne. A to wsparcie właśnie trzyma nas razem. Ale... Angie, daj spokój. Chodźmy do domu. Angie! Weź lekarstwa i połóż się spać, dobrze? Angie, dobrze? Taki vibe sceny. Ja... A serio? Ha? Ja nie... Wow! Słyszeliście te dziwne echo w głowie? Tak, co to było? Serio, wciąż... Nie łapiecie? Ależ nudno. Tak. Wiecie, że ten wirus został zaprogramowany z wiedzą byłych geniuszy, prawda? I wygląda to, że nasza mała Angie ma kłopoty, więc... Nadchodzimy, szmaty! Kasper, Melchior i Baltazar. Rozpaczy. Tsumugi, Junko oraz Izuru. Fajny jest ten vibe, że trochę są jak atomówki, nie? Niebieski, czerwony i zielony. Nie pamiętam, która to była która. Pamiętam nawet ich kolory. Niebieska miała żółte, blond włosy. Żółte, Boże, jak pięciolatek, co? Czerwona miała rude włosy, a zielona miała czarne. To taki pierwszy vibe, takie nasze chyba rozpaczliwe atomówki tutaj są. Co? To... Cholery! Tak, to w sumie to podsumowało. Nie wyglądajcie takich zaskoczonych, to nie byłaby zabójcza gra bez Junko Enoshimy, prawda? No w sumie... Cóż, technicznie, tylko zaprogramowanej wersji jej wiedzy. Prawdziwa ja jest rozsmarowana! Znasz to uczucie, prawda, Kokichi? Więc jesteś wirusem. Dlaczego pojawiasz się dopiero teraz? Co chcesz osiągnąć? Pokażę wam rozpacz. Pokażę wam, że rozpacz jest tą drogą. Jak niby chcesz to zrobić? Rozdzielna opinia, split opinion. O, to czas na to, żeby było to przynajmniej raz na proces, prawda? Debate? Czyli ta rozdzielna debata? Ale jest nas tylko siedmioro i tylko jedno z was. Myślisz, że to może być jedyna forma? Technicznie możemy przyjąć wygląd każdego, kto był w zabójcie grze. Ale trzymamy się ludzi, których byście rozpoznali, ależ nudno. Cóż, w porządku, nieważne. Jako co się pojawicie, będziemy stać przed wami. W sensie będziemy stać przed wami, no postawimy się przed wami. Nie poddamy się. Brzmi, jakbyście byli gotowi. Czas na finałową Ultimate Scrum Debate! Nie skipujemy, prawda? Dlaczego wciąż walczycie? Jesteście sami? Trójka geniuszy. Będziemy trzymać się razem. Jak możecie gadać o jedności, kiedy zamordowałaś jedną z osób przy sobie, którą masz przy sobie? Nie zamordowałam Rantaro, to byłaś ty! Tak siak, wciąż przyczynia się do jego śmierci. Twój błąd rozpoczął zabójczą grę. Każdy popełnia błędy. To nie znaczy, że... znowu je popełnimy. Dlaczego tak myślisz? Nie możesz pokazać, że się zmienisz. A nigdy nie będziemy mogli pokazać, jeżeli po prostu się poddamy i to zginiemy.
Naprawdę wierzycie, że powinniście wyjść zamiast nas? A jeśli stąd nie wyjdziemy, kto ich zapamięta? Oddaj spokój, myślisz, że ktoś tak zrozumie robota jak ja? Ja wiem, że ludzie, że są ludzie, którzy zrozumieją, ponieważ stoję tutaj przy nich. Wciąż, byłeś zbyt słaby, żeby zapobiec naszym śmierciom. Poddanie się wam byłoby słabsze niż cokolwiek. Tylko ty zostałaś. Wejdź do pustki ze swoimi sojusznikami. Nie, ponieważ wciąż mam sojuszników, którzy mnie potrzebują. Nie jesteś tym zmęczona? Nie chcesz po prostu, żeby cały ten ból się zatrzymał? Jestem zmęczona, wszyscy jesteśmy, dlatego musimy trzymać się razem, żeby trzymać swoje nadzieje przy życiu, nawet kiedy będzie ciężko. No... W takiej scenie, ogólnie całkiem zgrabna debatka, w takiej scenie brakuje mi tylko jednego. Tylko jednej odważnej decyzji, żeby ktoś w końcu w takich grach, które czerpią z oryginalnego kanonu, zrobił to. Pokazać innych geniuszów z innych gier. Narysować jakieś pojedyncze 3-4 arty, wyobrażać sobie, czy to by było epickie, gdyby u boku Izuru, u boku Tsumugi oraz Junko pojawiły się 4 osoby, które nie znamy, ale które by miały taki vibe geniusza. I że to byliby geniusze z jakichś innych gier, pomiędzy 3 a 51, 52 właściwie, 51, 52 w zależności od tego, jak na to, gdzie był Rantaro spojrzeć. To byłoby odważne, epickie i ciekawe. No ale, to taki już moje widzimisię. To nie ma znaczenia, nic nie ma znaczenia. O, dobrze, martwiliśmy się, że będziemy musieli sami to zrobić. Przyznajcie się, przegraliście. Chcemy stąd wyjść, a wy nie zmienicie naszych zdań. Ale gdzie wyjść, nie pamiętasz? W filmiku? Świat jest w posadzkach! Rozpacz panuje! Wiesz co? Myślę, że to są bzdury. Co takiego? Ha, mam na myśli, jaki dowód mamy, że to jest prawda? Słowa Maokumy? To już automaty do hazardu są lepsze. Bardziej można na nich polegać. Filmik, widzieliście to na własne oczy. Widzieliśmy wnętrze budynku. Macie jakiś dowód, że fundacji nie ma? I tak jest lepiej niż u was. Wy nie macie nic do zaprezentowania. Zgadza się? Rozejrzałem się po pokoju, próbując pomyśleć. Nie mamy? I wtedy to zobaczyłam. Oczywiście, dowód był tuż przed naszymi oczami przez cały ten czas. Teraz pokaż go innym. Ciekawe, co sobie przypomni. New World Program, Rezultusem Kubów i Kibo. Kibo? Nie wierzymy wam. Nie macie dowodów. Och, ale wy również. Więc pozwólcie, że sobie to ułożę w głowie. Potrzebujemy dowodu, że Team Danganronpa nie ma kontroli nad tym programem. Na to wygląda. Ale nie macie niczego. Szkoda. Nie, jest coś, co mamy. Coś, co Team Danganronpa nigdy by nam go nie dało. Chodzi o dysk, prawda? Tak, Kibo's Flash Drive. Oczywiście. Dlaczego nie zdałem sobie z tego sprawy wcześniej? Dowód, że fundacja wciąż żyje i próbuje nam pomóc stoi przed nami. Racja, Kibo? A? Ja? Fajne wykorzystanie dowodu. Chwila, tak. Miu powiedziała, że znalazła to w swoim pokoju, prawda? Co takiego? Nie zbudowała tego sama? A nie wiedziała o tym? Nie, ona i Chihiro znaleźli te dane. I to było potwierdzenie, że USB zostało wysłane do programu z zewnątrz. Więc nawet nie próbujcie mówić, że nie mamy racji. Co to właściwie oznacza? Fundacja zniknęła, fundacja wciąż trwa. Kibo jest fałszywy i czwarty to film Mokumy był prawdziwy. No oczywiście, że film Mokumy nie był prawdziwy. Dwójka jest dobra, jak widzieliście zresztą sami. Fundacja przyszłości wciąż trwa. I oni wciąż próbują nam pomóc, dlatego wysłali Kibo. Niemożliwe. Zostali zamknięci, kiedy wirus się aktywował. Przecież zdecydowanie tak nie jest. Zdecydowanie nie w pełni, jak na pewno myśleliście. Musieli być w stanie wciąż robić małe rzeczy, takie jak wysłać nam te USB. Chwila. Myślicie, że to właśnie tym była ta awaria prądu? Zaczęliśmy Okumer, który przypadkowo wszedł w ścianę.
Murkuma wydawał się być wkurzony, prawie jakby nie miał kontroli nad tym, co się działo. Na pewno było łatwe dla geniusza, żeby zamieść pod dywan taki jeden incydent jako program, błąd programu, ale od tamtego momentu fundacja musiała być bardziej ostrożna, dlatego nie wydarzyły się już takie eventy na zewnątrz, potem. Więc jeżeli fundacja wciąż trwa i próbuje przeszkodzić, to co to oznacza? Tak, na pewno nas teraz obserwują. A co jeżeli nie? Co jeżeli się mylicie? Więc wciąż wyjdziemy, ponieważ wciąż mamy siebie. I tak dużo jak mamy siebie, mamy nadzieję. Sam bym tego lepiej nie powiedział. Oho. A? Kto to powiedział? Rozejrzeliśmy się i kiedy to zrobiliśmy, nie mogliśmy uwierzyć na własne oczy. Makro to na Eli. Kim jesteś? Jestem tu, żeby pomóc. Nazywam się Makoto Nelly. Miło mi się w końcu spotkać Kaede, poznać. Cholera! Spojrzałem na wirusa, który zniknął. Który nagle dziwnie ucichł. Oni nie spodziewali się tego wcale. Makoto? To serio ty? Tak, w końcu udało nam się wejść do programu i jesteśmy tutaj, żeby wam pomóc. Moment, my? Byakuya i Kirigiri? Racja, nie jestem sam. Klasyka ratunku. Czekaj, czy ktoś jeszcze będzie? Dlaczego zawsze musisz być taki dramatyczny? Waifu. Waifu. Am I right or am I right? Czy ty nie rozumiesz, że on taki po prostu już jest? Kto jeszcze? O Boże, święty! Sonia, nevermind. Ach, to tylko Sonia, nevermind. Przepraszamy, że nie mogliśmy przybyć wcześniej. Mały Yakuza. Pieprzony wirus trzymał nas tam wieki. W końcu dało nam się przejść. Próbowaliśmy od tygodni. Maki Harukawa. No to chyba Shuichi jeszcze wleci w takim wypadku. Nie wyjdziemy, póki nie dokończymy tej sprawy. No myślę, że teraz, no nie wiem, co by się musiało stać, żeby zgubić nadzieję po tym, jak widzicie, jak się logują takie osoby na serwer. Jestem ciekaw w ogóle troszkę doboru tego, że akurat postać Fuyuhiko dostała... Czekajcie, bo to zaraz pewnie wleci Shuichi. Dostała tą wersję z opaską. Bo przecież on to oko tak naprawdę stracił podczas pobytu w programie. I nie wiem, wydaje mi się, że jak wyszedł z tego programu wtedy, to normalnie przecież on już tej opaski nie miał. Ale może mi się wydaje. Tutaj nie jestem do końca pewien, nie jestem do końca przekonany, jak to było. Możecie mnie poprawić, może wy pamiętacie, bo ja, no tak jak mówię, anime i V3 to są moje najgorsze punkty w całym repertuarze, są najmniej pamiętane przeze mnie rzeczy. Niestety, tak jakoś po prostu zostaje mi w głowie. Więc jeżeli pamiętacie, czy Fuyuhiko po wyjściu miał opaskę, to możecie napisać. No, w sensie, twórca miał dostęp do wszystkich sprite'ów, więc zastanawiam się, dlaczego wybrał akurat ten. Nie wiedziałem, co powiedzieć, nikt z nas nie wiedział. O kurde, jest nawet Arcik. Ale to, co wiedziałem, to, że teraz się stało znacznie bardziej interesująco. Bardziej, muszę... Oj. Ale czekajcie, no, bo tak będę wam pokazał, żebyście też zaczęli. To jest Arci. Jesteśmy teraz w Endgame'ie. Endgame is now. Endgame is here. Zakończmy to. Rozejrzałem się po pokoju, próbując zidentyfikować resztę. Dwójka z nich wydawała się dopasować do opisu ludzi, o których opowiadała mi i bułki ze swojej klasy.
A pozostali musieli być od Makoto, Leona oraz Mondo, bazując na ich reakcjach. Przepraszam, ale co się stało z naszymi ubraniami? I moją... Chyba ten program sprawił, że wyglądałem tak, jak ostatni raz, kiedy byliśmy w wirtualnym świecie. Stąd zmiana kostiumów. Członkowie fundacji zaakceptowali wyjaśnienie, ale moje strupienie uderzyło na jedną konkretną dziewczynę. Nie ma szans. Maki, czy to naprawdę ty? Zgadza się. Bardzo się cieszę, że cię widzę, Maki. Maki kiwnęła głową do Kibo, zanim Kokichi na nią spojrzał. Wyczułam jakieś napięcie pomiędzy nimi. Czy coś się wydarzyło w naszej ostatniej grze? Kiedy mnie nie było. I tego właśnie brakowało. Tych relacji pomiędzy, tych takich wspomnień. No przecież to jest jakby cały zamysł. Oni są tutaj po raz kolejny. Tego brakowało bardzo. W podstawowej grze. Czemu tego nie było? Czemu dopiero teraz to dostajemy? Lepiej późno niż wcale, ale no. To wy mnie tutaj włożyliście? Zgadza się. Chcieliśmy pomóc ci, ale nie byliśmy pewni jak pomóc wam. Chłopaki, to nie jest śmieszne, wyciągnijcie mnie stąd. Nasz dostęp był bardzo ograniczony na początku, ale w sezonie 53... Ale na miejscu sezonu 53, tam gdzie uratowaliśmy osoby z sezonu 53, znaleźliśmy coś do użycia. Program sztucznej inteligencji, który został zbudowany jako obserwator. To, czego potrzebowaliśmy. Więc dlatego wysłaliście Kibo do Miu? Tak! I na chwilę mogliśmy użyć go jako naszej kamery. Co? To jest naruszenie prywatności. O, proszę. To prawie nie było tego warte, biorąc pod uwagę, że byliśmy skazani na twoje śpiewanie paskudne. Reszta z was. Cieszcie się, że te pokoje były dźwiękoszczelne. Ale chamsko. Znaczy się, próbowaliśmy skomunikować się z nim raz, ale to musiało przeciążyć system. Podejrzewamy, że to była przyczyną z awarii prądu. A także utraty funkcji latarki potem. Potem po prostu nie mogliśmy znowu zaryzykować. Jeżeli geniusz dowiedziałby się, że wciąż mamy dostęp, mógłby zakończyć program. Nie byliśmy pewni, czy mają taką moc. Ale to nie było szansy, żebyśmy zaryzykowali. Ale teraz... Teraz jesteśmy tutaj, żeby pomóc wam i odpowiedzieć na wasze pytania. Chwila, moment. Jak świetnie to nie brzmi. Nie wiem, czy temu ufam. Co? Co masz na myśli? Myślę, że on ma na myśli to, że skąd mam wiedzieć, że nie jesteście częścią wirusa, który ma nas oszukać. Sobie przytomnie. Myślicie, że jesteśmy oszustami? Zabawne, że mój to Biakujar, który rzeczywiście był oszustem w drugiej części, poniekąd. Nie, dobrze, że nas podejrzewają. Ta! Kto by pomyślał? Kaede, uważasz, że jesteśmy prawdziwi? Czy uważam? Rozejrzałam się po pokoju i tak. Tak uważałam. Sposób, jak poczułam się przy Maki, był inny od okropnej aury wirusa. To musiała być ona. Tak, uważam. Więc udowodnij to im. Masz coś do tego, prawda? Okej, myślę, że mam. Ale z tymi wszystkimi emocjami, które tak mocno tutaj krążą, myślę, że potrzebuję mojej pomocy. Dwustronne kamery, Danromba 53, pokój Geniusza. Więc podejrzewacie, że jesteśmy zaledwie iluzjami. Widzę, że twoje zachowanie się nie zmieniło. Ale tak, to jest nasze podejrzenie. Ponieważ jeżeli wirus przejął kontrolę po tym, jak program się rozpoczął, to wy nie wiedzieliście, co tutaj się działo, prawda? No nie, wiedzieli, bo są kamery. Jest sposób. Alterego nam o tym powiedział, ale potrzebuje pomocy, żeby wszyscy się na początek uspokoili. Kamery. Oczywiście, że chodziło o kamery. Wszyscy, poczekajcie chwilę. Kaede, może wytłumaczyć, tylko jej wysłuchajcie. Racja. Jest sposób, w który fundacja mogła zobaczyć, co się tutaj działo. Alter Ego powiedział nam, że kamery w programie działały w obie strony. Nawet po wirusie, tak. Chyba nie odcięłaś ich tak, jak myślałaś. Angie tylko spojrzała i wiedziałam, że... trzeba będzie trochę więcej, żeby potwierdzić, że oni są godni zaufania, ale wszystko wydawało się
Wszyscy wydawali się teraz przynajmniej słuchać. Jeżeli naprawdę jesteście Sonią oraz Fuyuhiko, czy odpowiedzicie na pytanie? O co chodzi, Ibuki? Cóż, Mimik Maokumy powiedział, że byliśmy gdzieś Ultimate rozpaczami. To też było kłamstwo, prawda? Para spojrzała na siebie i to była chyba wystarczająca odpowiedź. My już tacy nie jesteśmy. Próbujemy sobie radzić, ale... idzie nam dużo lepiej. Twoja pamięć po śmierci tutaj została wyczyszczona, ale zapewniam cię, że to zostało naprawione, gdy tylko wyszliśmy z programu. Że to zostanie naprawione, gdy tylko wyjdziecie z programu. Ostatnim razem to zadziałało, przynajmniej tyle. Cóż, jeżeli mówicie prawdę, jeżeli naprawdę jesteście nimi, powiedzcie mi, jak ja się tutaj znalazłam. A? Co masz na myśli? Ja umarłam. Więc czy Mahiru i Gundam? Teraz sama Mahiru i Gundam. Więc jak my tutaj żyliśmy i trafiliśmy tutaj? Chwila, chyba znam odpowiedź. Podróż geniusza, Flash Drive Kibo, New World Program, Hope Speak Kosnica, New World Program. Chodzi o to, że oni byli w tym programie w swojej drze. Ibuki, alter ego powiedział nam o twojej drze. Ona nie działa się naprawdę. Wiesz o tym? Zgadza się. Nasza gra miała miejsce w czymś, co jest znane jako Neo World Program. To była symulacja. Zupełnie jak ta. Boże, ja spojrzałem tak kątem oka, bo patrzę teraz na takim malutkim ekraniku, bo akurat no to sobie ułożyłem to w tym momencie na swoich monitorach. Mam dwa monitory, na jednym jest po prostu duży ten, ale no niestety niewygodnie, musiałbym cały czas tak siedzieć, więc nie lubię tak. No i mam przy sobą też monitor, drugi, taki lepszy, większy. No i na nim mam po prostu OBS-a, czyli program nagrywania. No i jak sobie spojrzałem kątem oka, to myślałem już, że twórcy dodali papierosa Fuyuhiko do buzi. Że on po prostu z fajeczką sobie siedzi. Co nie powiem, że byłoby złe, ale no byłoby trochę dziwne. No ale okazuje się ostatecznie, że to po prostu ta wstęga tak się zabawnie ułożyła. No nie zmienia to jeden faktu, że wyszło to dosyć kwaśno. Tak już spojrzałem, no teraz jak patrzę, to już widzę, że to nie jest absolutnie to. Ale tak mnie to rozbawiło, pomyślałem, że zaznaczę. Więc wasze ciała zostały zachowane nawet podczas śmierci, tak jak nasze. Och, zgadza się. Ten filmik wspominał coś o tym, że nasza gra była wirtualna. Tak było. Szokujące jest to, że jedynym kłamstwem w tym filmiku było zakończenie. Nie ma już żadnych śladów pod tym Danganronpa. Chwila, więc to oznacza, że nasza gra też była wirtualna? Nie, nie była. Co? Więc jak my do cholery tu jesteśmy? Nie mieliśmy żadnych ciał. Cóż, możecie chyba za to podziękować Makoto. Trzeba było to przekonywać, ponieważ taki pomysł potrzebował dużo pracy. Nie byliśmy pewni, czy zadziała. To nie było łatwe, ale mieliśmy wasze DNA i wspomnienia, które Junko zebrała z wszystkich. Co ty próbujesz powiedzieć? DNA i wspomnienia? Możemy założyć, że wspomnienia były w tym programie, ale... Do czego mogłyby się użyte DNA? Chwila. Chyba nie... To brzmi szalenie, ale najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że ich gra była wirtualna, że oni nigdy nie zginęli, że są robotami, że są klonami. No klony chyba. Czy można by powiedzieć homunculusy trochę, nie? Czy to możliwe? Użyliście DNA, żeby sklonować ich ciała? Zgadza się. To było wyzwanie, ale... Ja ci się wkurzył. Oj, kurde, no... Mam na myśli... To już jest dla mnie taka granica fikcji. To już jest taka granica fikcji. W sensie, to nie jest najdziwniejsza rzecz, którą usłyszałem w całej rompie. Ale to już jest trochę takie... W sensie... W momencie, kiedy już zaczął się klarować, że tutaj będzie jakiś pomysł na to, dlaczego te konkretne osoby się tutaj znalazły. No, powiem tak. No bo to rozumiem, że założenie jest takie, że Danganronpa V3 również była wirtualna, prawda? Danganronpa II również była wirtualna. Jedynka nie była wirtualna, więc osoby, które tam zginęły na dobre. No i klonowanie DNA to już jest takie... Wydaje mi się, że nawet w świecie, jaki tutaj fikcji jest, no wiecie, te egzekucje, monokuma i tak dalej, jakieś tam bronie dźwiękowe, jakie były w Ultra Dispergers czy inne takie, no... Oczywiście to wszystko można przyjąć, ale klonowanie to już jest taka granica. Jeszcze jestem w stanie w to uwierzyć, ale znajdźcie tą granicę dobrze, bo według mnie czasami można z nią przesadzić i
To jeszcze nie jest przesadzenie, ale jakby na skali od 0 do 10, gdzie 0 to jest normalny motyw, a 10 to jest no już przesada, to dałbym tutaj z 8. Gdzie przed Mokuma to bym dał, nie wiem, z 4. Nie wiem, egzekucję dałbym z 4, może 5. Rozumiecie? Żebyście rozumieli, jaka jest ta skala. To już jest według mnie granica. A daj spokój! Naprawdę myślicie, że w to uwierzymy? Cóż, to wszystko jest surrealistyczne. Nie sądzę, żeby to było zbyt naciągane, jeżeli to jest możliwe. Naciągnięcie to nie wystarcza. Jeżeli to nie jest moje ciało, chcę dowodu. Wolontariusze, Izuru czy dwustronne kamery. Więc myślicie, że ciała są przyczepione do czegoś? To są klony, tych ciał, które były zniszczone? To niemożliwe. Nikt by czegoś takiego nie zrobił. Musi być inne wyjaśnienie. Czyli co, Izuru strzelamy w to? Nie. Nie mam w głowie żadnego innego wyjaśnienia i jest ktoś, kto byłby w stanie to zrobić, co jest niemożliwe. Kurde, no to już jest trochę ciekawsze. Już się 8 zmienia w 7 w tym momencie, albo 7,5. Izuru Kamakura. Zawsze taki OP, zawsze taki niesamowity, a jednak... No wydaje się, że nie do końca. A tutaj mamy przykład jego talentu, a właściwie jego wszystkich talentów, zbity do tego faktu, że chłop sklonował swoich przyjaciół. Niemożliwe? Już na pewno trochę mniej. Dobrze wybronione. Masz rację, Leon. Większość normalnych ludzi nie byłaby w stanie zrobić czegoś takiego, ale z odpowiednimi materiałami Izuru Kamakura mógłby. Pilacz, ta nazwa nie pojawiła się w filmiku? Tak, Izuru albo Hajime jest członkiem Fundacji Przyszłości. On był bardzo kluczowy w tworzeniu waszych nowych ciał. Jak ktoś mógł to zrobić? Wiesz, on ma każdy talent. Genetyk, biolog, inżynier i więcej. Wciąż zajęło mu to chwilę, ale udało nam się to zrobić. A więc gdzie on teraz jest? Ogląda. Wejście programu był ryzykiem, więc zrodziliśmy, na które się zrodziliśmy. I przez to... O Jezu, Aoi... na po lewo to jest Komaru? Komaru chyba. Maki oraz Hajime. Ale fajne. Jeżeli coś pójdzie nie tak, musimy zostawić parę ludzi, żeby dalej pracowali. Więc nasze ciała nie są tymi oryginalnymi, ale możemy wejść do tego programu przez te nowe. Mogliśmy wejść do tego programu dzięki tym nowym. Zgadza się. Chryste. Dzięki? Chyba? Rozumiem, że to jest szokujące, ale... przyzwyczajcie się o tego, kiedy wyjdziecie. Inni? Chwila. Czy ktoś wcześniej o tym nie wspominał? Twoje wspomnienia po śmierci są wyczyszczane, ale zapewniam cię, że zostaną nareperowane, gdy tylko wyjdziemy z programu. Ostatnim razem to zadziałało. Hej Makoto, czy co masz na myśli mówiąc inni? Och, racja, nie wiecie. Nie wiemy czego. Powiedz im, Kaede. Biorąc pod uwagę wskazówki, jak myślicie, co to oznacza? Cóż, nie jestem pewna, ale wszyscy żyją? Cóż, jeżeli są inni, czy to nie oznacza, że to nie jest pierwsza gra Redemption, żadna zabójcza gra nie była prawdziwa, Future Foundation nie istnieje, nie ma gier Redemption, no jedynka albo dwójka, chyba jedynka się podświetla. To jest druga Redemption Game. Zgadza się, dlatego byliśmy tacy pewni, że ta pójdzie perfekcyjnie, bo aż pierwsza się udała. Siaki, Turumi, Celestia. Jaki ładny arcik. Udało nam się zabezpieczyć fragmenty nadziei wszystkich z pomocą czekinami i usami. Taka miała być wasza gra, zanim wirus to przejął. A potem oni wyszli z programu i zostali wskrzeszeni, tak jak mieliśmy nadzieję. Więc mówicie mi, że ci ludzie, którzy umierali jedno za drugim, że my wszyscy umierali, patrzyliśmy jak umieramy jeden za drugim, a ci se grali w total... w wyspę totalnej porażki? Ale to oznacza, że... my też zostaniemy wskrzeszeni, kiedy uciekniemy. Tak, tak się stanie. Nie mogłem w to uwierzyć, byłam taka szczęśliwa, że wszystko będzie dobrze. Ale była jedna osoba, którą musiałam zapytać.
za wcześnie niby na taką analizę, no bo to zaraz się może okazać, że to jest kłamstwo, że to, że tamto. Ale ogólnie dwa uczucia tak biją się, takie dwa wilki walczą obok siebie. No z jednej strony mamy wilka, który cieszy się, bo no kurczę, jest szansa tak naprawdę, że wszyscy przeżyli. Wtedy należy sobie zadać pytanie, czy taki motyw w ogóle może przejść, czy to nie jest trochę zbyt naciągane, czy to nie jest trochę już przesada. No ale według mnie nie, według mnie to jest całkiem fajny motyw, nie jest to jakaś specjalna przesada. Wręcz całkiem ciekawe dopięcie wszystkiego, jakiś sposób poradzenia sobie z traumatycznym zakończeniem, jakie zaserwowało V3. Z drugiej że strony, czy to nie jest aż zbyt piękne? W sensie, to wygląda jakby jeszcze tutaj, chociaż tuż no nie ma aż tak dużo miejsca, zostało pół godziny tego odcinka, więc tak naprawdę, no naprawdę niedużo. Więc jeżeli to nie jest bait i rzeczywiście oni wszyscy przeżyją, w sensie to wszystko ma sens. Trochę te klonowanie, ale powiedzmy, że z tym Izuru Kamakurą to ma sens. No ale cała reszta, te programy, które wskrzeszają, no kurde, całkiem ciekawy zamysł. Jeszcze, że pierwszy się udał już, naprawdę to wszystko wydaje się przemyślane. Trochę zbyt bajkowe, ale przemyślane. Nice. Maki, jeżeli ty tu jesteś, czy to oznacza, że Shuichi żyje, tak. Mogą zapłakać z ulgi, dzięki Bogom. Więc czy on też to teraz ogląda? Nie. Chciał tutaj być, ale... Możecie zapytać pewnej osoby o to wszystko. Spojrzeliśmy ostrym wzrokiem na Maki... Podążyliśmy za ostrym wzrokiem Maki, który skupił się na Byakui. Uważałbym na słowa. Masz szczęście, że zgodziliśmy się. Puścić się tutaj po tym, co zrobił Seihara. Myślę, że to bardziej kwestia tego, że żadna siła na ziemi by jej nie zatrzymała. He? A co zrobił Shuichi? Zadziałał za naszymi plecami. Ponieważ nie daliście nam dostępu do programu. Schowaliście nas przed naszymi przyjaciółmi. Jestem ciekaw, co z osobami, które... Oj, też by mi się nie zatrzymało. Jestem ciekaw, co z osobami, które się w tej grze wyłożyły. Czy one też będą mogły być wskrzeszone? Nie jesteście członkami fundacji. Jesteście po prostu takimi... najemnikami jakby. Pamiętajcie, jeden zły ruch. I można było... Mogło by zostać zdradzone, że wciąż mamy mały dostęp do programu. Nie mogliśmy sobie pozwolić na takie ryzyko. Ale chyba on i tak znalazł drogę. Chwila, więc jeżeli Shuichi działał za ich plecami, żeby z nami pogadać, to ludzie, którzy złapali go, nie byli teamem Danganronpa, bo tych już od dawna nie ma, więc no to była Fundacja Przyszłości. Pozostałych nie muszę tłumaczyć, bo to imiona po prostu. To byliście wy. Zgadza się. Wyłącz to, natychmiast. Nie, nie zabieraj mi ich znowu, nie, proszę, przestań. Co ty na diabła, na Boga wyprawiasz? Nie możesz mnie przed nimi zabrać. Zamknąć go, zdecydujemy co z nim zrobimy potem, jak to rozwiążemy. Więc to właśnie słyszeliśmy. Angie przymknęła. Ona była zaskakująco cicho przez to wszystko. Ich wygląd musiał naprawdę ją tak jakby no przestraszyć. Jej oczy wciąż kierowały się w stronę Maki. Więc twoim rozwiązaniem było zamknięcie go jak kryminalisty? Nie bądź taka dramatyczna. Złamał bardzo jasne zasady. Zamknęliśmy go w jego pokoju, aż wszystko rozwiążemy. On nalegał, żeby będzie działał sam, ale nawet teraz mam co do wątpliwości. To nie pasuje do tak utalentowanego detektywa, żeby ukraść klucz. Więc Shuichi zaryzykował wszystko, żeby mnie zobaczyć. Co oznacza, że mogę zobaczyć go, jeżeli wyjdę? Cóż, Kibo nie ma jeszcze ciała, ale jego sztuczna inteligencja wciąż będzie przechowana w naszych komputerach, aż go nie odbudujemy. Ale tak, możesz, więc proszę, zacząć to KED. Okej, zrobię to. Używając całego mojego dowodu, przejrzę wszystko, co doprowadziło aż do tego momentu. Wróciła początek. Junkre Noshima zmusiła 78 klasę HPA w zabójczą grę. Wiele osób tam straciło życie. Ocalali, uciekli z wypełnionego światu, rozpaczą świata i dołączyli do Future Foundation, grupy, która miała ją naprawić.
Stamtąd dużo wydarzyło się w tym, co był się teraz 77 klasy i wskrzeszenie. I wiele takich podziemnych sezonów Danganronpa, w sensie podziemnych, wydaje mi się, że chodzi o to, że takich no dodatkowych oprócz tego, co tutaj mamy. Oj, czekajcie, bo mi się naklikało jak... O, dobra. Ale to wszystko skończyło się z wydarzeniem, jakim jest Danganronpa 53. King Harmony. Richie, Himiko i ja przetrwaliśmy wirtualny świat, wirtualną grę, przez co reszta naszych przyjaciół... Chwila, co? Jeszcze raz. Richie, Himiko i ja przetrwaliśmy. Ale reszta naszych przyjaciół była przez to w jakimś tam dziwnym stanie. Żeby ich obudzić, Fundacja Przyszłości stworzyła program Redemption. Byli w stanie wsadzić nasze ciała z łatwością, ale musieli odzyskać też również te 78 klasy. Racja. Użyli pomocy Izuru Kamakury i ich DNA, żeby stworzyć nowe, ale musieli zdobyć te DNA od kostnicy Hopespeak. Okej, to ma sens. Użyliśmy DNA z kostnicy w Hopespeak. Wszyscy byli na miejscu, ale chcieliśmy pomocy, żeby zapewnić, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Zaimplementowaliśmy system bezpieczeństwa, który mogliśmy zamontować w niektórych uczestnikach, gdyby coś poszło nie tak. Nigdy nie potrzebowaliśmy tego w pierwszej grze, ale kiedy spróbowaliśmy w tej, byliśmy zamknięci. Ci ludzie, oni musieli być wolontariuszami. Oprócz tego jest zrobiona Tsumugi i 16 form życia. Wolontariusze do tej gry to była Ibuki, Gundam i Mahiru. Tak mi przykro, nigdy nie chcieliśmy was narazić. Myśleliśmy, że wszystko będzie okej, ale ta okropna gra wydarzyła się zamiast tego. Próbowaliśmy pomóc tak, jak tylko mogliśmy, ale nie ale musieliśmy być ostrożni, to teraz Sonia mówi. Reniusz mógł dowiedzieć się o naszej obecności i no, zemścić się na was wszystkich. Kiedy upewniliśmy się, że było bezpiecznie, mogliśmy dać o sobie znać. Reniusz został stworzony przez wirus rozpaczy. Wirus rozpaczy i właśnie on zrujnował plan. On stworzył Reniusza, kogoś, kto nigdy nie chciał nas skrzywdzić, ale nie miał wyboru. Z takimi szczegółami, jak dopracowane portrety śmierci i przypadkowe znalezienie pierwszego ciała, byliśmy w stanie odkryć jej tożsamość Reniusza. Kurde, to jest naprawdę... W tym momencie zadaję sobie pytanie takie wewnętrzne, bo to jest tak naprawdę największa zagwozdka tego wszystkiego. Czy to rzeczywiście było od początku tak planowane? Bo pierwsze rozdziały, szczególnie tam pierwsze, nie wiem, trzy, a może nawet cztery rozdziały, wydawały się być niesamowicie wręcz losowe. A tutaj nagle mamy taką historię, która wydaje się no poniekąd od początku do końca zaplanowana i to wykonana, i to wszystko wydaje się być zrobione naprawdę na dobrym, przyzwoitym poziomie. I to cała historia, racja NG Onaga, Ultimate Geniuszu. To jest wszystko. Czy to oznacza, że możemy głosować i w końcu opuścić to miejsce? Chciałam. Byłam taka zmęczona, ale była jeszcze jedna rzecz, której nie rozumiałam. Enchi była taka cicha, tak samo wirus. Byli wcześniej tacy głośni, ale gdy tylko fundacja pojawiła się, oni ucichli. Dlaczego? Hej Junko, o co chodzi z tą ciszą? Junko? O czym ty mówisz, Kaede? Halo? O tym creepy wirusowym hologramie? Leon wskazał na miejsce, gdzie jest to wirus, ale spotkały nas tylko zdezorientowane spojrzenia. Ale tam nic nie ma. He? Jest, wirus jest tutaj. Widzicie coś poza NG? Widzimy. Słyszymy straszne głosy w głowie czasami. No nie wiem, jak to do końca przetłumaczyć, no, ale widzimy i czasami nawet słyszymy coś w ten deseń. A jak myślicie, z kim niby debatowaliśmy, zanim się pojawiliście? Nie mogliśmy zobaczyć.
zeszła godzina, to było przygotowanie 20 programu. Nie mogliśmy oglądać kamer podczas tego momentu. Ale wy wszyscy to widzicie? Kiedy podziwialiśmy głowami, członkowie fundacji spojrzeli zmartwieni i poczułam takie ukłucie w brzuchu. Hej, co się dzieje? Tylko ludzie zainfekowani wirusem go widzą. Co? Cóż, skoro już zostało to powiedziane, zgadza się. Mieliśmy nadzieję, że to będzie niespodzianka. Po tym, jak będziecie myśleli, że jesteście bezpieczni na zewnątrz. Szkoda. Więc mówicie, że każdy z nas mógł... być geniuszem? Och, totalnie. To mogłeś być ty, albo ty, albo ty. Przyznaję, Chihiro był interesujący, ale przeznaczenie miało inne plany. Och, ty. Wszyscy byli do zepsucia. Wiecie? Tak, Angie. Na początku była średnia. Nie mówiliśmy jej, żeby znalazła to pierwsze ciało. Powiedzieliśmy jej, żeby walczyła z oskarżeniami w procesie, bardziej niż je odkrywała. Ale to na końcu zadziałało. Nieprawdaż? Macie wszyscy słabości. Rzeczy, które mogą was zmiażdżyć. Biedna Angie była taka samotna, ale zanim ktoś zdał sobie z tego sprawę, było już po prostu za późno. Ależ tragicznie. Ale zobaczmy, czy Chihiro chciał być silny. Pomyślmy, jaka moc by wiązała się z tą pozycją. Leon, chciałeś być ważny? Jak ważny jest taki prowadzący? Mikaede, nawet ty. Chciałaś, żeby każdy był przyjaciółmi, racja, żeby żył szczęśliwie w tym szczęśliwym świecie. Cóż, nie było żadnej bliższej grupy niż pozostałości Junko, zjednoczonej przez całkowitą i potworną rozpacz. Poczułam zimno, kiedy Tsumori przemówiła. Jej słowa przerażały i wysyłały ciarki aż do mojego wnętrza. Czy to była prawda? Czy każdy z nas mógł naprawdę? Ja nie rozumiem. Jak to się stało? On musiał rosnąć w siłę, im dłużej był w tym programie. Mogąc przyjąć tylko jedną osobę, ale ostatecznie zaczął też infiltrować resztę. A więc co to właściwie dla nas oznacza? Mówiąc prosto, skąd skończy się tak jak Angie? Z wypranym mózgiem? W nieskończonej pętli rozpaczy. A dlaczego wirus miałby to robić? Czy jeden geniusz nie wystarczy? Pamiętasz jaki był jego cel? Żeby zapewnić, że zabójcze gry będą trwałe. Jeżeli wszyscy wyjdziecie zainfekowani, będziecie mogli prowadzić własne zabójcze gry. To jedno ostatnie pierdol się od Team Danganronpa. Więc jesteśmy zgubieni? Nie wszyscy. Członkowie fundacji wydawali się mieć pomysł, coś wiedzieć, ale nie byli zadowoleni. Miałem co do tego okropne przeczucie. Co masz przez to myśli? Cóż, myślę, że skoro to wciąż są wczesne stadia, jeżeli opuścimy program, możemy przenieść wirus pomiędzy was do chętnego odbiorcy. Ale to by oznaczało... Tak, oprócz geniusza, osoba musiałaby umrzeć. Co? Jedno z nas, ING, musiałoby być skazane? Żadne z nich na to nie zasłużyło. Spojrzeliśmy po sobie, czując coraz większy terror. No tak, ale czy po prostu po tym, jak już to zostanie zniszczone, nie dałoby się po prostu jeszcze raz porwać DNA i stworzyć kolejnego klona za jakiś czas? No nie wiem, czy dobrze to rozumiem. Dla mnie klonowanie, no to tak się wydaje być właśnie tak mechaniką działającą. Mamy jakieś DNA, tworzymy ciało, te DNA jakoś tam, no powiedzmy, magicznie dolewamy, jakby to były właśnie atomówki, tworzylibyśmy jakiś roztwór supermocy. No i tyle. Ale no to chyba nie działa tak prosto. Spojrzeliśmy na siebie właśnie wszyscy przerażeni. Rozumiemy. A, Rantaro? Powinniśmy o tym pogadać? Pewnie się Rantaro właśnie poświęci. Tak, by the way. Nie mam dużo czasu, Kaede. Pogadamy, kiedy fundacja stąd wyjdzie i weźmy się do pracy. Zrozumiano. Musimy włączyć program Redemption na dobre, kiedy ten transfer się zakończy. Jeżeli nie ma żadnych protestów, będziemy już wychodzić. Nie mogłam nic powiedzieć. Żadne z nas nie mogło.
Nie protestowaliśmy, ponieważ wiedzieliśmy, że będzie najmądrzejsza rzecz do zrobienia, ale to nie sprawiło, że to wszystko stało się łatwiejsze. Przepraszam za to. Będziemy czekać na to, kiedy to się skończy. My też wychodzimy. Do zobaczyska, moje małe... moi mali niewolnicy rozpaczy. I tak oto oni zniknęli. Więc kto to będzie? Co cię to kurna obchodzi? To nie jest twoja decyzja. Prawdopodobnie nie, ale... nie poddam się bez walki. To znaczy? Ktokolwiek nie zagłosuje, zostanie włożony do komnaty egzekucji wraz ze mną. A jeżeli będą chcieli mnie skazać, będą musieli pokonać mnie w jednej ostatniej grze. Chcę w końcu dogrywki, takiego rewanżu. Rewanżu? W czym? Nie pamiętasz? Chcę zagrać w grę w karty. Nikt z nas to nie skomentował, wciąż nie mogłem w to uwierzyć. Moje dłonie dopały podium tak mocno, że moje knyrcie pobielały. Jak mamy podjąć wybór? Jak jedno z nas, które walczyło tak ciężko, żeby dotrwać do końca, miałby oddać życie? Nie mogę tego zrobić, nie mogę podjąć tego wyboru. Część mnie wzięła pod uwagę, żeby zgłosić się, ale nie mogłam. Ja to zrobię, Rantaro. I usłyszałem ten głos, otworzyłam oczy nie wierząc. Nie, nie ma szans. Co to za spojrzenie? Stary, ty wiesz, co ty mówisz, prawda? Wiem, ale jeżeli tego nie zrobię, wszyscy umrzemy. To jest logiczny wybór. A ja mam największą szansę w Rangry. On chyba ma rację. Przykro mi, Rantaro. Ej, nie ma problemu, okej? Okay? Kaede może zająć się moimi siostrami, kiedy stąd wyjdziecie. To i tak jest w sumie moja wina, więc... nie. A? Powiedziałam nie. Nie pozwolę ci na to. Nie pozwolę ci na bycie skazanym. W sensie zabitym podczas egzekucji. Mam tutaj jedno tak naprawdę pytanie, które być może wy wyłapaliście. W sumie nie będę udawał, że zawsze jestem alfą i omegą, bo to nie o to chodzi. Myślę, że przy takich jeszcze seriach, które nie są tak bardzo angażujące, tym bardziej warto po prostu razem to rozpisać, szczególnie, że razem poznajemy tę historię. Jak wy zrozumieliście motyw zdrady Rantaro? No bo oczywiście było powiedziane, że on jest zdrajcą, było zaznaczone tak i szmak, ale w sumie to jak się ta jego zdrada ostatecznie jakby wykazała? No bo on tego nie pamiętał. No dobra, wiemy, jaka może być podstawa tego, że on nie pamiętał, no ale to rodzi się zupełnie nowe pytanie. Jakby... dlaczego on był zdrajcą? Czy ten motyw miał jakieś następstwo? Bo ja w sumie tak nie jestem w stanie skojarzyć żadnej postaci, ale ja jestem też osobą, która nie pamiętała po piątym rozdziale, że był cały ten motyw, który był na początek, na koniec, ten film cały. Ja mi to w ogóle wyleciało z głowy, więc możliwe, że ja po prostu coś bardzo oczywistego ominąłem. Dlatego jestem ciekaw, jak wy widzicie ten motyw. Kaede, nie utrudniaj tego. Ale ty umrzesz, Rantaro, nieważne... czy wygrasz, czy nie? Wiem, co robię, Kaede. A co z naszą obietnicą? Powiedziałaś mi, że mamy je dochować, a teraz ją łamiesz? Ja... proszę, nie zostawiaj mnie. Przepraszam, nie chcę tego, Kaede, ale... nie mogę pozwolić ci umrzeć. Ani nikomu innemu. Mam najlepszą szansę na ucieczkę. Właściwie to nie! Co? Nie łapiesz? This is where she wants it. Ona tego chce! Bla, bla! Wina, poświęcający się bohater na samym końcu, żeby ocalić wszystkich, ale szlachetnie. Do czego zmierzasz? To jest pułapka, ona chce, żebyś się zaoferował, ponieważ ona myśli, że może cię pokonać, ponieważ tylko jedno z nas tutaj pokonało Angie w pokera, racja? A, nie zła próba, Angie, ale chyba nie mogła się nadążyć. Chwila, chyba nie mówisz. Oczywiście, że mówię, to jest oczywisty wybór, jestem zszokowany, że nikt z was o tym nie pomyślał. Nie, nie ma szans. Nie pozwolę ci ani nikomu innemu przyjąć to na siebie. O, daj spokój z tymi swoimi przemowami, Rantaro. Rozejrzyj się. Szukaj swoich sióstr. Spójrz po swojej prawej. Możesz naprawdę to wszystko zostawić? Kokichi lepiej się nadaje na poświęcenie, to prawda. W końcu trochę się nareperuje tego cały czas przeżywanie trzeciego rozdziału, tam piątego rozdziału i wielu innych.
Nie zmienia to jednak faktu, że nie czuję tego, że to Krotnicz się poświęca. Jakby to był prawdziwy Krotnicz poświęcający się, to pewnie by mi drżały ręce, nie wiem, łzy by mi się zbierały. Mimo wszystko zaznaczam, myślę, że jego postać nie została poprowadzona fatalnie. Nie powiedziałbym też, że źle, ale myślę, że została poprowadzona po prostu akceptowalnie. Nic więcej, nic mniej. Po prostu to był akceptowalny Krotnicz. Ja jestem w stanie go zaakceptować, jeżeli mój głos się dla was liczy, to ja bym takiego Krotniczego zaakceptował, ale to taki Krotniczy czarna owca rodu Krotniczych. Rozumiecie? Mogło być dużo lepiej. Na pewno. Nie mówiąc już o tym, że poker to jest gra umysłowa. Gra kłamstw i oszustwa. Kłamstwo za kłamstwem, działanie za działaniem. To jest moje mental fortitude. To wymaga takiego mentalnego przygotowania, mentalnej wytrzymałości. Jestem w stanie kłamać. Kłamałem od początku, pamiętasz? Mój talent? Powiedziałeś kłamstwo, Rantaro. Ja żyłem kłamstwem. Tak siak, nie głosuję, sorry. Chyba teraz twoim jedynym rodzicem wyjściem jest zagłosowanie. Czy to jest kłamstwo? Wy o tym zadecydujecie. Nie miałam słów. Nie chciałam stracić Rantaro, ale nie mogłem też wysposać cię na śmierć. Rantaro, co powinniśmy zrobić? On się nie wycofa. Ja nie. Rantaro zatrzymał się i po raz pierwszy w tym procesie zacząłem jego wyraz twarzy, na którym było widać niepewność. Można było usłyszeć upadającą igłę w tej ciszy. Okej. Zagłosujmy. Wiedziałem! Nikt z nas nie mógł zrozumieć, jak Krotnicz mógł uśmiechać się w takim momencie. A wtedy zauważyłam sposób, w jaki jego dłoń trzymała podium trochę ciaśniej niż zazwyczaj. Nikt z nas nie powiedział słowa, kiedy ścinaliśmy ekran, żeby zagłosować. Jeden głos na Kaede, 5 głosów na Angie. I Krotnicz oczywiście się powstrzymał od głosu. Rozumiem. Akceptuję twoje wyzwanie, Krotnicz. Dawaj, Angie. Krotnicz. O, nie patrz tak na mnie, Ibuki. Musisz się skupić. To jest dosyć ważne. Stary. Jesteś silny, maluchu. Mam nadzieję, że to wiesz. Tak. Nie zapomnimy tego. Obiecuję, Krotnicz. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Słowa uciekły ze mnie w tym momencie. Kiedy spojrzałem na bok, to było jasne, że Rantaro czuł się tak samo. Cóż, nie tak się tego spodziewałam, ale chyba czasami trzeba się zaadaptować. Angie Krotnicz wyszli naprzód i mogłam patrzeć... tylko patrzeć ze łzami w oczach. Nie mogłam nic na to poradzić. Moje serce zapłakało widząc Angie. Ona miała uśmiech na twarzy, ale tak jak prawie zawsze, to wydawało się być gotowe, żeby rozpaść się pod sobą. W sensie, no była gotowa, żeby po prostu rozsypać się na miejscu. Chciałam do niej przemówić i spróbować do niej dotrzeć, ale wiedziałam, że to jest że to nie ma po prostu żadnego znaczenia. A Krotnicz, który miał perfekcyjną maskę obojętności, ale jeżeli znało się to tak naprawdę, wiadomo było, że to było jego finałowe kłamstwo. Żegnajcie wszyscy. Nie martwcie się o mnie. Dam radę. A jeżeli wy... A, nieważne. Dajmy się wszystko. Czas na karę. Angie i Krotnicz zostali uznani za winnych. Dobra. Niech to całe przejdzie oczywiście. Sztuka kłamstwa. Do rozdania. Karty. Aha, to kto przegrał daną egzekucję, ten jest tak dopasowany?
Oho. Ej, fajne. Dużo bardzo nawiązań do starych egzekucji. Dobre to było. To było dobre. Już teraz jakby te osoby patrzące. Bardzo fajna egzekucja. Ta oraz drugie rozdziału naprawdę były wysokie klasy. I tak po prostu to się skończyło. Enchi Kokichi zniknęli. Czułam tak wiele emocji, ale najbardziej wyraźną w tym horrorze było wykończenie. Może wszyscy inni też to czuli. Dlatego jedyne reakcje, które zdołaliśmy się wyczesać, były takie opanowane, przynajmniej na razie. Jak włożenie wszystkich do malutkiego pudełeczka, które po prostu musiały się jakoś trzymać, aż stąd wyjdziemy. O mój Boże. Kurczybier to zrobił. On wygrał. Czy to oznacza, że możemy iść do domu? Jestem zmęczona, Kaede. Ja również. Myślicie, że fundacja dotrzyma obietnicy i nas wypuści? No, chwila, Kipo, jak to jesteś zmęczony? Robociku. Jak jesteś zmęczony? Nie wcześniej niż wtedy, kiedy Kipo to powiedział, obszar na krawędzi pokoju procesowego zaczął się gliczować i rozmywać. To było surrealistyczne, ale po tym wszystkim, czego doświadczyliśmy dzisiaj, żadne z nas nie zareagowało inaczej niż podejście bliżej do siebie. Cóż, to chyba tyle. Tak wiele myśli i emocji przeszło przeze mnie w tym momencie. Nigdy nie mogłam ich opisać, ale coś w głębi przekonało mnie do ostatniej rzeczy, kiedy ten świat wokół nas się zawalał. I tak właśnie po raz ostatni, tuż przed tym procesem, wszyscy inni dołączyli do mnie. Jesteście gotowi? Boję się, Kaede, ale ufam ci. Ja również. Nieważne, co się ze mną stanie, wiem, że będzie ze mną okej. Bo ja cokolwiek na nas czeka, skopiemy temu tyłek. Razem. To była moja ostatnia myśl, zanim wszystko pociemniało. Pierwsza rzecz, którą usłyszałam, oprócz dźwięków, takiego powietrza, takiego, wiecie, jak otwieracie śluzę, tak jest takie kiedy otworzyłam oczy, był głos. Kaede? Lo. Ciekawe, naprawdę. Powiem tak. Gdyby cała gra była w tym stylu, naprawdę nie byłoby źle. Według mnie w ostatnich czasach, przez ostatnie pół roku, zagraliśmy wiele fangunów. I oprócz tego, który teraz właśnie wam pokazuję, zakończyliśmy też jeden inny. Nie będę mówił jaki. Jeżeli nie chcecie spoilerów, to po prostu nie szukajcie tej informacji, ok? Jeżeli znacie, no to będziecie wiedzieli, o którym mi chodzi. To będzie łatwiej. Wydaje mi się, że tam też było pokazane, że zakończenie da się opisać dobre. Naprawdę dobre. Takie w pełni satysfakcjonujące. No i tutaj, siłą rzeczy, pomijając tam jakieś delikatne luki, których może po prostu ja nie wyłapuję, ale no jeżeli ja nie wyłapuję, to znaczy, że być może nie było aż tak oczywiste, jak na przykład właśnie motyw z tym Rantaro i jego zdradą, co ostatecznie było tą zdradą. Też nie do końca zrozumiałem, dlaczego Kukichi akurat, znaczy rozumiem, że on został wybrany, ale dlaczego jego zwycięstwo było aż takie ważne, to znaczy, że co, jakby przegrali w te karty, to by nie wyszli stamtąd? Jeżeli tak, to trochę głupie, ale udało im się, więc nieważne. Ale poza tym, naprawdę fajny pomysł na zakończenie historii. I tutaj jestem w stanie nawet się z wami troszkę pospierać, jeżeli ktoś będzie miał inne zdanie, bo według mnie naprawdę jestem bez problemu gotów przyznać, jak wiele było słabości w tym projekcie, jak wiele rzeczy było wręcz do kitu, jak wiele rzeczy było, no, fatalnych, jak ja się sam męczyłem, pamiętacie parę odcinków temu, co było na początku 6 rozdziału, no katastrofa, najgorszy moment całego fangranu, który został potem zastąpiony najlepszym, bo to według mnie był najlepszy moment, cały ten odcinek to był najlepszy moment, jaki ten fangran miał, naprawdę. Były zaskoczenia, były fajne plot twisty, było to fajnie zrobione, było to zgrabne. Trochę trwało, nie czułem, żeby to było takie hop-siup jak każdy proces. Naprawdę,
jakbym, powiedzmy, usuwamy wszystko, co jest przed tym procesem i to jest zakończenie, a cały wcześniejszy poziom jest podobny do tego, to byłby jeden z moich ulubionych fanganów prawdopodobnie. Ale tylko wtedy. Jednak nie da się usunąć wszystkiego i sobie spojrzeć na końcówkę, jak żeby dużo kunsztu mi wymagało zrobienie tej końcówki, co za tym idzie. No fangan ostatecznie myślę, że mogę mianować tym takim średniakiem. Nic właśnie nie zmyje tego wszystkiego, co było, tego wszystkiego do dupy, co było, ale fakt jest taki, że naprawdę końcówkę dali czadu. Końcówka była naprawdę fajna, oczywiście jeszcze epilog przed nami, może się to zepsuć, ale no końcówka szóstego rozdziału, którą ja osobiście uważam za taki koniec historii, koniec akcji, była naprawdę dobra. Nie będzie teraz rozdziałowego rankingu. Rozdziałowy ranking zrobimy wyjątkowo już w kolejnym odcinku, jako też podsumowanie i zakończenie wszystkiego. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii i tego, jak wy spojrzeliście na ten fangan i to zakończenie, szczególnie ten odcinek. Ja wiem, jakie są wasze opinie do tego momentu, czytałem je, komentarze były niepochlebne, co to mnie kompletnie nie dziwi, ale no myślę, że to naprawdę się fajnie broni. Czy tak jest? Dajcie znać, jestem mega ciekawy, jak wy na to patrzycie. To tyle. Więcej już w tym odcinku nie zrobimy. W kolejnym kończymy całość, zamykamy całą serię, no i zastanowimy się, co dalej. Oczywiście, co dalej, jaka kolejna seria na horyzoncie się buduje. Także dziękuję wam pięknie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. No i oczywiście zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, żeby być na bieżąco. Potem niedługo zaczynam kolejną serię. No i gorąco liczę na to, że będziecie mi w tej serii towarzyszyć. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. No i hej, papa.